Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu i zaprosić na moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego, 117 rytuału dla Matki Ziemi, pełni księżyca, 8 grudnia 2022 roku, czyli roku Tygrysa. Ten czas, który mamy dokładnie w tym momencie, jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem. Jesteśmy praktycznie już na samej końcówce czasu panowania mroku. 21 grudnia mamy Święto Światła, rozpoczynamy 12 magicznych nocy. I w tym momencie mrok jest tak aktywny, jak chyba jeszcze nigdy w tym roku. I wiele osób z Was odczuwa to w swoim własnym życiu, w swoim własnym otoczeniu, że pojawiają się różne bardzo, bardzo dziwne sytuacje, negatywne emocje i wiele takich rzeczy wychodzi na powierzchnię, które chcielibyśmy za wszelką cenę usunąć i nie mieć z nimi nic do czynienia. Dlatego również w tym tygodniu przed naszym rytuałem dla Matki Ziemi nie było nowej ceremonii z moim komentarzem, ponieważ miałam tyle terminów, tyle zamówionych analiz, przepowiedni, tyle Waszych listów i próśb o pomoc, że nie starczyło już po prostu czasu na to, aby przygotować komentarz do ceremonii. I muszę Ci powiedzieć, że bardzo mną to poruszyło, ponieważ gdy mrok jest taki aktywny, niesamowicie aktywny, to mamy wrażenie, że tego światła nie ma obok nas, że ono gdzieś przygasło, że może te siły źródła zapomniały o nas. Pojawiają się również symptomy w ciele, czyli wszelkiego rodzaju dolegliwości, których wcześniej nie było, albo nie były aż tak aktywne. To wszystko jest ze sobą powiązane. Te istoty, które działają przez nas, które kradną naszą energię, które w jakiś sposób przyczepiają się do nas, one wywołują bardzo, bardzo różne myśli, emocje, no ale oczywiście również bóle, dolegliwości. Dlatego ten rytuał dla Matki Ziemi był również zupełnie inny niż wszystkie poprzednie. Jeżeli jesteś ze mną od samego początku, to wiesz, że każdy rytuał dla Matki Ziemi ma jakąś szczególną wibrację, szczególną energię, coś wyjątkowego się dzieje. I tak ten rytuał był jednym z najspokojniejszych, ale tutaj trzeba być bardzo uważnym, bo czasami jest po prostu tak, że na zewnątrz jest spokojnie, ale to jest tylko ten czubek tej góry lodowej, co w rzeczywistości dzieje się wokół nas. Wielu z Was, uczestników, zasnęło w czasie rytuału dla Matki Ziemi. Pisaliście mi o tym w swoich sprawozdaniach, że było Wam trudno się połączyć, było Wam trudno przesłać jakieś energie do Ziemi, było Wam trudno w jakiś sposób aktywnie wziąć udział. I tutaj nie wolno sobie wyrzucać tego, że coś się nie udało, że to ciało po prostu nie dało rady, żeśmy zawiedli te siły wyższe, które liczą na tą naszą aktywność, na tą naszą wolną wolę w tych zmianach na Ziemi. Ten rytuał był po prostu inny. Był inny niż wszystkie poprzednie. I jeżeli miałabym ująć słowami to, co się wydarzyło w moim życiu, czyli w tym całym czasie przed rytuałem, w czasie rytuału, po rytuale, to mogę Ci powiedzieć, że był to czas bardzo intensywny z jednej strony, niesamowicie intensywny, ale również taki czas, gdzie trzeba być bardzo uważnym, ponieważ te negatywne energie dają o sobie po prostu znać mocniej niż zwykle i to ze wszystkich praktycznie i tych oczekiwanych i nieoczekiwanych źródeł. Wiele osób z Was, uczestników, chorowało w czasie pełni. Pisaliście mi o tym, że Wasze ciała chorowały i tutaj również
Moja rada jest jedna. Odpocząć, zregenerować się, uspokoić się. Szczególnie te osoby z Was, które są na tym terenie Polski, Europy, gdzie mamy teraz te dni krótsze, noce dłuższe. Weźcie sobie więcej tego czasu dla siebie. Po prostu na tą regenerację, na sen, na odpoczynek, jeżeli tego potrzebujecie. Tutaj nic na siłę. Nie można jak gdyby na siłę działać, bo wtedy pojawia się przymus i nie ma już tej miłości, nie ma tej wolności i nie ma tej lekkości. Czyli czasami lepiej po prostu odespać, zregenerować się, w jakiś sposób uspokoić wszystko w sobie i gdy ta moc, energia i motywacja znowu się pojawi, to wtedy po prostu zacząć 2 razy szybciej czy 3 razy szybciej. Na pewno wiesz, że jeżeli się do czegoś zmuszasz, jeżeli coś jest dla ciebie w danym momencie trudne ze względu na przykład na ciało, które odmawia posłuszeństwa, to wszystko idzie 2 razy dłużej, 3 razy dłużej i po pierwsze męczymy się, czyli oddalamy się od naszego powołania, a po drugie wszystko to, co robimy, nie przynosi tych oczekiwanych skutków. Dlatego czasami trzeba się zregenerować, wycofać ten czas eremicki, wziąć sobie więcej czasu dla siebie i później wystartować po prostu szybciej. Co się wydarzyło w czasie rytuału dla Matki Ziemi? To był 117 rytuał dla Matki Ziemi, czyli mamy już niesamowitą symbolikę. Mamy 1, czyli maga, znowu 1, czyli maga, 7, czyli rydwan, przygotowanie się do drogi, do nowego czasu, nowej podróży, nowego etapu. Jednocześnie jest 11, 7, czyli 11 ochota, ale również to ujarzmienie bestii. No i 7, oczywiście znowu ten rydwan. Myślę, że warto by sobie dokładnie teraz przypomnieć ceremonię o numerze 117, bo ta energia jest obecna wokół nas, a gdy jakaś energia jest obecna, to warto pogłębić sobie dane przesłania, dane przekazy, żeby zastosować je lepiej w swoim własnym życiu. Czyli jeżeli bierzesz udział w ceremoniach albo jesteś tutaj po raz pierwszy, to pamiętaj, że na mojej stronie bukardimaria.com w zakładce ceremonie, tam znajdziesz ceremonię w serii od 1 do 199 i tam będzie w środku schowana ta ceremonia o numerze 117. W czasie rytuału dla Matki Ziemi. Ja rytuał rozpoczęłam wcześniej niż zwykle. Przełożyłam godzinę. Przełożyłam godzinę dla mnie. Mimo tego, że byłam z Wami o tej godzinie 22, to tą zdecydowaną część rytuału wykonałam wcześniej. I był to rytuał, można tak powiedzieć, cisza przed burzą. Czyli bardzo spokojny. Wszystkie istoty, które były na rytuale, wszystkie energie, które towarzyszyły mi w czasie wykonania tych wszystkich czynności rytualnych, były bardzo, bardzo spokojne. Bardzo spokojne. I to wszystko było takie, jakby działo się za mgłą. Czyli był taki moment, gdzie moja dusza łączyła się z tą energią źródła, łączyła się z tą energią wszechświata i przez moje ciało promieniowała bardzo, bardzo delikatna, błękitna energia wszędzie dookoła i ona najpierw promieniowała na całą ziemię. Energia niebieska, błękitna, czyli mamy kolor biały, ta czystość, ale mamy również niebieski, czyli ochrona czy kreatywność. I ta energia przyjmowała taką formę troszeczkę mgły, takiego drobnego pyłku, który rozchodził się wszędzie dookoła. I to trwało dosyć długo, może nawet 10 minut, może troszeczkę dłużej, że cały czas ta energia spływała gdzieś z wszechświata, spływała na moje ciało i poprzez to moje ciało w takim spokoju, w niesamowitym spokoju. Ja tym razem siedziałam w czasie rytuału dla Matki Ziemi i rozchodziło się tak,
tak delikatnie przenikając wszystko. I to mogę tak porównać do tego, co dzieje się aktualnie tutaj na mitycznej Atlantydzie, ponieważ mamy porę deszczową, ale taką porę deszczową, że po prostu wilgotność powietrza jest bardzo wysoka, 98 do 99 stopni na tej wysokości, w której ja jestem. I to wygląda tak, że jeżeli weźmiemy jakieś źródło sztucznego światła i wyjdziemy na zewnątrz w nocy, to wygląda tak, jakby tysiące takich drobnych kuleczek, pyłeczków tańczyły po prostu wokół nas. I one przenikają wszystko, one wchodzą przez wszystkie szczeliny, wszędzie, po prostu wszędzie jest woda, czyli oczyszczenie. Ale taka krystaliczna woda, taka czysta, ponieważ już dosyć długo pada deszcz i ten deszcz jest bardzo czysty. Taki, tym bardziej, że przed samym rytuałem dla Matki Ziemi przez 2 albo 3 dni wcześniej codziennie były burze. I te burze tak energetyzowały atmosferę, że ten deszcz, który padał, to był po prostu czystą wibracją, czystą taką energią. Tam nie było niczego obcego, niczego zanieczyszczonego, niczego jakiegoś takiego, co by już gdzieś leżało, tak brzydko mówiąc, przez dłuższy czas. I ten pierwszy etap tej pięknej, takiej błękitnej energii był bardzo spokojny. To było takie, wręcz można było zasnąć. Po prostu można było zasnąć. To nie działo się nic spektakularnego, nie działo się nic takiego, co czasami dzieje się na rytuałach dla Matki Ziemi, że trzeba być bardzo uważnym, trzeba mieć, jak ja to zawsze mówię, oczy dookoła głowy, tylko to wszystko działo się tak delikatnie. Dlatego mogę to nazwać cisza przed burzą, po prostu cisza przed burzą. No ale co wydarzyło się dalej? Kolejny etap to były złote wstęgi, które wychodziły z mojego ciała i szły do przestrzeni tej, te odgłosy na zewnątrz to są motocykle, ponieważ dzisiaj jest niedziela i wracają prawdopodobnie po weekendzie do stolicy. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. I te złote wstęgi wychodziły z głębi mojego serca i szły gdzieś po prostu nie wiadomo gdzie. Szły gdzieś dookoła, wszędzie gdzieś wędrowały po ziemi i gdy skoncentrowałam moją uwagę, to zauważyłam, że te wstęgi łączyły się z takimi samymi złotymi istotami na całej ziemi, które robiły dokładnie to samo co ja. Czyli myśmy się łączyli w taką niesamowitą płaszczyznę, niesamowity wymiar. No tak można powiedzieć sieć nawet, chociaż sieć się nam źle kojarzy, prawda, z tymi negatywnymi istotami. Ale to tak mniej więcej wyglądało, że myśmy się łączyli wszyscy między sobą. Tych istot nie było dużo. Tych istot mogło być kilkaset, nie więcej. I łączyliśmy się wszyscy poprzez te złote energie i oplataliśmy tą energią wszystko wokół. I to było mniej więcej tak może pół godzinki przed godziną 22. Później mój przewodnik powiedział, że mam zakończyć rytuał tak dokładnie tylko po tych dwóch etapach. Nic innego się nie działo. Mam zakończyć rytuał i położyć się spać. I położyłam się spać, ale oczywiście nie mogłam zasnąć, bo wiedziałam, że za chwileczkę jest godzina 22, za chwileczką będziemy się łączyć wszyscy. Normalnie powinien mieć miejsce rytuał. I naturalnie nie mogłam zasnąć. I rzeczywiście po tej pół godzinie wybiły dzwony kościelne i poczułam was, jak łączycie się, chociaż niektóre osoby z was były już wcześniej. Były już wcześniej, dlatego uważam, że niektóre osoby z was były ze mną połączone tą złotą energią tych złotych wstęg, które były wcześniej widoczne w tej złotej sieci światła. Ale typowo o tej godzinie 22 już było to masowe takie łączenie się uczestników. Ja was powitałam, prowadziłam was, ale tym razem wy sami tworzyliście na ziemi to, co wypływało z waszego serca.
Czyli moja rola była tutaj jakaś zupełnie inna niż zwykle. To była raczej rola obserwatora i kogoś, kto chroni, kogoś, kto nadzoruje, kogoś, kto czuwa nad tym wszystkim, co się dzieje, ale nie bierze typowo czynnego udziału, ponieważ mnie siły wyższe ukryły w przestrzeni. Ukryły w przestrzeni. Czyli mogło być nawet tak, że jako uczestnicy nie wyczuwaliście mojej obecności. Tak czasami jest, jeżeli jest niebezpieczeństwo namierzenia kogoś takiego jak ja, kogoś takiego, który wykonuje pewne zadania przydzielone przez siły wszechświata. Jest takie niebezpieczeństwo namierzenia przez istoty mroku i takiego zmasowanego ataku, i wtedy siły światła ukrywają tą osobę, ukrywają tego człowieka, czyli nie tyle duszę, co tego człowieka, żeby ochronić jego ciało przed takim typowym atakiem. I teraz, jeżeli przejdziemy do tego, co dalej się wydarzyło, to zauważyłam, że po rytuale dla Matki Ziemi również u was nastąpiło milczenie. Nigdy jeszcze tak nie było, żeby po rytuale dla Matki Ziemi przez godzinę, przez dwie nie przychodziły od was maile. Także myślę, że każdy z was potrzebował tego czasu, żeby się zastanowić i napisać to sprawozdanie z tego rytuału i ująć słowami to, co w jego życiu się wydarzyło. Bo dopiero po kilku godzinach zaczęły spływać te sprawozdania, a nie tak jak zwykle od razu. Czyli to było również coś, co zauważyłam, że było inaczej niż zwykle. Co się dzieje aktualnie? Więc od 8 grudnia, dzisiaj mamy 11, ja codziennie jestem wzywana, aby wykonać jakąś część rytuału dla Matki Ziemi. Czyli to, co się wydarzyło 8, to było tylko taki wstęp do czegoś większego. I przed chwilą, teraz jest godzina u mnie 16:35, czyli mniej więcej o godzinie 16, byłam ponownie wezwana, aby wykonać kolejny etap rytuału dla Matki Ziemi. I muszę ci powiedzieć, że byłam niesamowicie tym tak zafascynowana pozytywnie, ponieważ znowu rozpoczęłam etap wysiewania. A ty wiesz, że po tym czasie, gdzie masowo ludzie przejmowali znamię bestii, ty wiesz, że po tym czasie, gdzie były takie trudne i ciężkie rytuały dla Matki Ziemi, to byłam wstrzymana jak gdyby w tym wysiewaniu tych boskich energii tutaj na Ziemi. A dzisiaj po raz kolejny mogłam tego dokonać. I to jest chyba najpiękniejszy czas, ponieważ to wysiewanie jest dla mnie najbardziej odpowiedzialnym zajęciem, ponieważ trzeba mieć taką niesamowitą w sobie czystość, taką wolność, taką lekkość, aby w ogóle tego dokonać. Czyli aby przyjąć te światełka, te boskie nasionka, tak je nazwijmy naszym językiem, i móc je wysiać tutaj na ziemi. Szczególnie teraz, gdzie jest tak czarno i ciemno. To naprawdę nie jest łatwe. Żeby tak je wysiać, aby te nasionka trafiły na podatny grunt. Bo nie sztuką byłoby wysiewanie tych nasionek byle gdzie i byle jak. Byle jakość to jest coś takiego, przed czym cię zawsze przestrzegam, aby unikać tandety byle jakości, słabej jakości we wszystkim, co robisz w całym twoim życiu. I w czasie, gdzie jest tak ciemno tutaj na ziemi, bo jeszcze cały czas trwa ta apokalipsa, cały czas trwa to zbieranie plonów przez istoty mroku. Trwa taki zmasowany atak przez te istoty mroku. No i to możemy widzieć tak w takim normalnym, codziennym życiu, gdy popatrzymy na te wszystkie platformy mediów społecznościowych i widzimy, jakie utwory, jakie piosenki teraz są numerem 1 na tych platformach. I gdy przejdziemy sobie do teledysków z tych piosenek, no to może być tak, że będzie trzeba od razu wyłączyć. I masowo ludzie po prostu te piosenki wykorzystują i masowo w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego,
jaki to ma wpływ tutaj na naszą globalną świadomość, jaki to ma wpływ na to wszystko, co wokół nas, po prostu jak takie małpki, marionetki powtarzają to i tworzą do tego treści. Subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia. To jest przykre ze względu na to, że nowych treści pokazuje, jak wielu ludzi jest nieświadomych. I może jak wielu ludzi jest jeszcze nieświadomymi owcami, które po prostu robią to, co robią inne, mając nadzieję, że przez to osiągną jakieś korzyści. Pamiętaj również o tym, i w takim momencie wysiewanie tych boskich nasionek światła jest ogromnym wyzwaniem, bo gdy bierzemy je tak po prostu, mówiąc naszymi słowami, i wysiewamy, to jest ogromne niebezpieczeństwo, że one spadną na takiego nieświadomego, ciemnego, czarnego człowieka, albo na kogoś, kto służy tym istotom mroku, albo spadną po prostu w jakieś bagno, w jakieś błoto i nic z tego nie będzie. Dlatego muszę ci się przyznać, że jeszcze kilka lat temu, gdy było mi dane przejąć to zadanie tutaj na ziemi, gdy zostałam do tego wybrana, to było o wiele, wiele łatwiej, jeszcze przed czasem różowego słonia. To było takie piękne, takie łatwe, nie trzeba się było zastanawiać, jak, w jaki sposób, gdzie i co się dzieje. A teraz jest to takie niesamowicie odpowiedzialne zadanie z takim ogromnym niebezpieczeństwem ukrytym w tym, jeżeli by się zrobiło jakiś błąd. Czyli ten rytuał dla Matki Ziemi, on właściwie dalej trwa. I jestem pewna, że będę wezwana może dziś jeszcze raz, może jutro, może pojutrze, może po pojutrze, a może każdego dnia, aby pewnych rzeczy dokonać, aby te zadania dokończyć. I dlatego ten czas jest dla mnie bardzo intensywny i od razu z góry przepraszam wszystkie te osoby z Was, które napisały do mnie w ostatnich dniach i napisały tak dużo listów i zamówiły pewne terminy. I jeżeli ja nie odpowiadam od razu, jeżeli terminy są opóźnione i tak dalej, to ma po prostu głębsze przyczyny. Bo mój czas jest podzielony. Jest podzielony na pracę, jest podzielony na moje prywatne życie, normalne takie życie. Jest podzielony na inne zadania. I ja mam tylko określoną pulę czasu, gdzie mogę przygotować przepowiednie, gdzie mogę odpowiadać na listy, które są typowo listami, gdzie muszę wykorzystać moją mądrość, aby pokierować, aby odpowiednio nakierować, aby odpowiednio pomóc. I tutaj po prostu tego czasu jest troszeczkę mniej niż zwykle. Dlatego od razu z góry przepraszam wszystkie te osoby, które czują się jakieś pominięte albo że czekają już kilka dni, a jeszcze nie odpowiedziałam na list. Ja na pewno odpowiem na każdy list w odpowiednim momencie. Jeżeli nie mogę odpowiedzieć osobiście, to przynajmniej moja asystentka Marta wie, jak ma odpowiedzieć, konsultuje to ze mną i wtedy ona wysyła odpowiedź. Albo odpowiadam w formie filmów na mediach społecznościowych, jeżeli są jakieś pytania ogólne, które mogą pomóc również innym osobom. I teraz ten czas będzie bardzo intensywny. Dlaczego? Ponieważ jutro mamy 12.12. I mamy właściwie tylko jeszcze 2 dni do wysyłki trylogii, ostatniej wysyłki trylogii w tym roku. No i jest to dla mnie również taki czas intensywny, aby te wszystkie zamówienia tej książki drukowanej, aby to wszystko płynnie, pięknie, płynnie przebiegło, tak abyście dostali te książki, jeszcze te osoby, które teraz zamówiły w ostatnich dniach, dostały przed świętami lub na święta. I dlatego te kolejne dni również będą bardzo, bardzo dla mnie intensywne, tym bardziej, że cały czas jeszcze kontynuuję ten rytuał dla Matki Ziemi. Czyli jak widzisz, to jest jeden z nielicznych rytuałów, który trwa tak długo. Który nie skończył się tego konkretnego dnia 8-12, tylko on cały czas trwa. I dlatego dzisiaj było mi bardzo trudno nagrać to sprawozdanie z rytuału dla Matki Ziemi, ponieważ co mogłam ci opowiedzieć? Mogłam ci opowiedzieć tylko część. Tą pierwszą część, czy drugą część, a to, co wydarzy się w kolejnych dniach, tego jeszcze nie mogłabym ci opowiedzieć. Nie mogę ci opowiedzieć w tym momencie. Czyli
przez kolejne dni, może być również tak u Ciebie, jeżeli jesteś wojownikiem światła czy wojowniczką światła, jeżeli masz jakieś szczególne zadania tutaj na Ziemi, a na pewno takie zadania masz, bo myślę, że tylko takie osoby mnie słuchają, to również zwróć uwagę na to, że może zostaniesz wezwana albo wezwany, aby pewne rzeczy jeszcze do tego rytuału dla Matki Ziemi dołączyć, aby pewne rzeczy jeszcze wykonać, mimo że jest po terminie. I teraz tak, 21 grudnia rozpoczynamy najważniejszy czas w roku, czyli to będzie czas, gdzie rozpoczyna się to nasze połączenie w czasie 12 magicznych nocy. I na pewno w tym momencie od tego 21 do minimum do tego 6 grudnia będzie mnie wszędzie dużo mniej niż zwykle, i będzie tych treści mniej i będzie również kontakt ze mną inny niż normalnie, ponieważ jest to czas w tym roku, który ja również przeznaczam dla siebie. Czyli te osoby z Was, które biorą udział w 12 magicznych nocach, wiedzą, że w tym roku wygląda to inaczej niż zwykle, że możecie zamówić sobie u mnie świecę intencyjną na 21 grudnia, czyli na Święto Światła, i możecie sobie zamówić rytuał 12 magicznych nocy, gdzie macie moje wsparcie w tym całym czasie 12. Natomiast nie będę Was prowadzić poprzez nagrania, poprzez filmy, tak jak robiłam to przez ostatnie lata, ale Wasz dostęp do tych treści cały czas jest aktywny. Czyli jeżeli brałeś udział w czasie 12 ze mną w ubiegłym roku albo rok wcześniej, to cały czas Twój dostęp jest aktywny i możesz na mojej stronie bukardimaria.com te treści sobie po prostu otworzyć i każdy dzień w czasie tych 12 magicznych nocy przeżywać według tych moich starych nagrań. Jeżeli jeszcze nigdy nie brałaś i nie brałeś udziału w tych 12 magicznych nocach ze mną, to również masz do wyboru te dwie możliwości. Jedna możliwość: świeca na 21, rytuał ze mną na 12 magicznych nocy, ale również mogę aktywować dla Ciebie dostęp do tych starych treści. Jeżeli nie masz tego dostępu, to pisz na maila i ustalimy te szczegóły, jak możemy to zrobić, abyś mógł mieć dostęp do tych nagrań sprzed roku i sprzed 2 lat. Dobrze, to wszystko, co chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć. Przygotuj się na ten przepiękny czas, na najważniejszy czas w całym roku, ponieważ tak jak spędzisz to 12 magicznych nocy, tak będzie wyglądało 12 miesięcy w Twoim nowym roku. Więc nie przegap tego czasu, nie rób jakichś dziwnych rzeczy, nie zatrać się w jakichś niepotrzebnych spotkaniach, niepotrzebnych jakichś dyskusjach czy w złych emocjach, bo każdy dzień w czasie 12 jest odpowiedzialny za jeden miesiąc w roku 2023. Żeby później nie było rozczarowania, że jak to, dlaczego w tym roku 2023 nagle mi się coś psuje, nie udaje, gdy tutaj w tym najważniejszym czasie były popełnione jakieś błędy. Dobrze. Dziękuję z głębi mojego serca za nasze dzisiejsze spotkanie. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie napisałaś i nie napisałeś dla mnie sprawozdania z rytuału dla Matki Ziemi, to nadal możesz to zrobić, również jeżeli będzie u Ciebie ten rytuał kontynuowany w kolejnych dniach. I wtedy oczywiście na maila, ponieważ Ty wiesz, że ja to wszystko dokumentuję, aby przeszło do historii i przyszłe pokolenia miały do tego dostęp. A ja z głębi mojego serca zapraszam Cię przede wszystkim znowu na czwartek, na naszą kolejną ceremonię. Zapraszam Cię z głębi mojego serca na czas 12. No i oczywiście pamiętaj, że jeżeli jeszcze chcesz mieć trylogię, czyli moje 3 księgi w jednej, Mroczne Góry w Zielonych Oczach Wiedźmy oraz Tajemnica Wiedźmy z Folsin w wersji książki drukowanej, to jest to ostatni dzwonek, aby sobie zamówić, ponieważ 14 lub 15 grudnia startuje ostatnia wysyłka. Jeżeli jesteś osobą, która ma bardzo ograniczone fundusze i nie masz tych 40 zł na tą książkę, to pamiętaj, że ja przekazałam do bibliotek, najważniejszych bibliotek w Polsce, po jednym egzemplarzu tej książki. Dlatego możesz iść do Twojej biblioteki i zapytać, czy ta książka jest dostępna. Również wiele osób z Was
którym z głębi mojego serca dziękuję za to. Wiele osób z Was kupiło więcej niż jedną książkę i tak jak publikowałam ostatnio na Instagramie, przekazaliście te książki albo dla swoich znajomych, albo dla swojej rodziny, a niektóre osoby z Was przekazały te książki również do bibliotek, swoich małych bibliotek w danej miejscowości, aby mogły trafić do większej ilości osób. I to jest chyba najpiękniejsze przeżycie w moim życiu, gdzie widzę, jak ta historia Wam pomaga, jak ta historia rozświetla Wam każdy dzień praktycznie, jak ta książka rozświetla miejsce w Waszych domach, ale jednocześnie chciałabym zapowiedzieć, że będzie tutaj jeszcze dużo, dużo, dużo niespodzianek. Bardzo dużo niespodzianek. I ta historia będzie żyła bardziej, jeszcze bardziej niż w tej chwili. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukarti.